Znowu pośpimy o godzinę dłużej. Fajne? Wcale nie. Jak uświadomimy sobie, że tę godzinę będziemy musieli oddać w ostatnią sobotę marca. Chyba już każdy z nas wie, w każdym razie większość z nas wie, że ta zmiana czasu dwa razy do roku nie ma sensu, że to ściema. A jednak ciągle w tej zmianie czasu tkwimy. Dlaczego? No, bo naszym politykom jakoś do zlikwidowania tego wszystkiego się nie spieszy. A wiecie, ile ta ściema generuje absurdów? O oh jezu. Yes. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. STS Game Changer. Dwa gole przewagi i kasa na koncie. Przewaga bardziej. Z soboty na niedzielę, każda salowa, która będzie miała wtedy nocny dyżur w szpitalu, zarobi więcej, no bo będzie miała dłuższy dyżur. O jedną godzinę zamiast 8 na przykład, godzin, będzie dyżurowała dziewięć. Czyli się zgadza. No tak, ale ktoś tę zmianę w jej pensji będzie musiał wpisać, ale nie w nocy, tylko w normalnym czasie pracy i nie będzie wyżej wynagradzany. Absurd, oczywiście. Ale jest on jeszcze większy na wiosnę, gdy ta sama salowa znowu będzie miała dyżur z soboty na niedzielę, z ostatniej soboty w marcu, na ostatnią niedzielę w marcu. I co wtedy? No będzie zarabiała mniej, bo będzie zamiast 8 godzin, załóżmy, pracowała tylko 7. I wtedy też ktoś tę zmianę będzie musiał wpisać czyli będzie musiał dłużej pracować. Ja to proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano za trzecia... Latem to już widno. Za 15 trzecia jestem ogolony. W ogóle się wieczorem, śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę. Czy to w ogóle ma sens? No nie ma. Ale jedźmy dalej. Salowe, pielęgniarki, pracownicy ochrony, ci wszyscy ludzie, którzy pracują na zmiany, na nocne zmiany, oni biorą udział w tym całym przedstawieniu. A wiecie, ilu ludzi na świecie przestawia zegarki dwa razy do roku? Ponad półtora miliarda. I nie, nie jest to tylko w Europie, oprócz Europy także, w Ameryce Północnej i w wielu, wielu innych miejscach na świecie. No ale przecież zyskujemy jedną godzinę naturalnego światła, więc powinno się nam opłacać. W takim razie wytłumaczcie mi, proszę, jak to jest, że takie kraje jak Japonia. Chiny, co tam jeszcze, Indie, Arabia Saudyjska, nawet Zjednoczone Emiraty Arabskie i jeszcze około 60 innych krajów na świecie zegarków nie przestawia. Czyli co? Im się opłaca, nie opłaca, a nam się opłaca? No chyba zapędziliśmy się w jakiś dziwny, chory koziórk. Jak wielki i chory jest ten ruch, pokazuje impreza, która nazywa się Nocna Ściema. Co roku odbywa się w koszalinie i jest to Maraton i półmaraton, który startuje zawsze dokładnie o drugiej w nocy. Dzięki temu ci wszyscy, którzy biorą w tym biegu udział, mogą osiągać rewelacyjne czasy: no bo skoro o trzeciej cofamy zegarki o godzinę, no a oni wtedy już godzinę biegną. Możemy poprawić rekord świata w maratonie i zejść poniżej dwóch godzin, co jeszcze się nie udało nikomu w oficjalnych wynikach. W tym roku już czternasta edycja i kolejna szansa na to, by przebiec maraton poniżej 2 godzin. Kolejne przykłady, proszę bardzo, pociągi. Jedziecie sobie na przykład, do wymyślam, do koluszek. I macie przybyć do tych koluszek o godzinie 3.30. Przyjedziecie o 3.30. Jakiego czasu? No już czasu zimowego. Czyli po drodze wasz pociąg będzie musiał stać godzinę, żeby wy, żebyście wy mogli dojechać na czas. Ma sens? No nie ma, ale tak jest. Bo trzeba poczekać na przestawienie zegarków z trzeciej. Na drugą, czyli postać godzinę na jakiejś stacji. A w tym czasie, jak ktoś na przykład będzie musiał wsiąść do tego pociągu o godzinie drugiej, to wsiada o godzinie drugiej letniego czasu czy zimowego czasu. Czy nie ma znaczenia? Co się wtedy dzieje? W Harrym Poterze, na pewno wszyscy albo książkę, albo film znacie, był taki słynny peron, nazywał się 9 i 3 czwarte. No więc Podczas zmiany czasu, i nie ma znaczenia, czy z letniego na zimowe, tak jak teraz, czy z zimowego na letni, tak jak to będzie w marcu, wszystkie perony mają numer 9 i 3 czwarte. Trudno znaleźć i trudno trafić. Coś dobrego? No, na przykład wszystkie bary nocne i restauracje. Będą otwarte o godzinę dłużej. No ale na wiosnę o godzinę krócej. Już pięć lat temu, pięć lat temu Unia Europejska zdecydowała, i to w specjalnym rozporządzeniu, że kończymy ze zmianą czasu, że to nie ma sensu. Ostatnia taka zmiana miała się odbyć w roku 2021. No ale potem wybuchła pandemia, więc były ważniejsze sprawy, a kiedy pandemia sobie poszła, to okazało się, że nie ma zgody wśród unijnych urzędników. No, bo do czego mamy wracać? Do tego czasu letniego czy do czasu zimowego? Nie, bo ten czas jest lepszy. Nie, bo nieprawda, bo tamten jest lepszy. No i tak się kłócą do dziś. Generalnie północna Europa chce, by został czas zimowy, ten, który teraz będzie wprowadzony, a Europa południowa marzy o tym, żeby obowiązywał czas letni, bo wtedy dłużej będą mogli być na słoneczku, na świeżym powietrzu. Ze zmiany czasu tymczasem. Zrezygnowała niebędąca w Unii Turcja, ale także i Białoruś i Rosja, a na przykład Islandia nigdy tej zmiany czasu nie wprowadziła. Bo okazuje się, że i praktycznie i zdrowotnie, a nawet już teraz ekonomicznie nikomu ta zmiana czasu się nie opłaca. No bo na przykład jak taką zmianę czasu wytłumaczyć na przykład krowie, która na zegarku się nie zna. A tu człowiek przychodzi do niej o godzinę później. Teraz a na wiosnę przyjdzie o godzinę wcześniej. Ale krowa nie zna się przecież też i na kalendarzu i nie rozumie, co się dzieje, kiedy człowiek do niej przychodzi wcześniej, kiedy przychodzi później. I krowa się stresuje i mniej mleka daje. No ale już zostawmy zwierzęta, na przykład takie raporty, choćby w pogotowiu ratunkowym. Pewne godziny podczas tej słynnej nocy będą wpisywane dwa razy, czyli karetkę wysłano do pacjenta o godzinie drugiej a potem znowu wysłano o godzinie drugiej albo wysłano o godzinie trzeciej i potem znowu o godzinie trzeciej, ale o której tej trzeciej, tej pierwszej czy tej drugiej? No absurd goni absurd. Że się czepiam? No bez przesady, powiecie, przecież my tak naprawdę nie musimy przestawiać tych zegarków, one się przestawiają same i w komórkach, w innego rodzaju urządzeniach, w telewizorach, nawet w kuchenkach elektrycznych, więc co za problem. No tak, ale ktoś te zmiany czasu musi zaplanować, czyli to też generuje odpowiednie koszty. Swoją drogą kiedyś to się człowiek musiał nachodzić. Najpierw przestawił Zegar w korytarzu, później poszedł do kuchni, przestawił zegar w kuchni, później wyszedł znowu na korytarz, ale przypomniał sobie, że przecież jeszcze jest zegar w kuchence. No więc wrócił do tej kuchni, przestawił zegar w kuchence, wyszedł na korytarz, poszedł do pierwszego pokoju, tam przestawił zegar z kukułką, później poszedł do drugiego pokoju, tam przestawił zegar dziecka, który, który leżał na nocnym stoliku. No i tak minęła cała godzina. Więc teraz można powiedzieć, że mamy komfort. Więc jeszcze raz, teraz to mamy luz. Okazuje się, że nie do końca, bo lekarze zwracają uwagę na to, że ta zmiana czasu nie wpływa tylko na te krowy, ale też i na człowieka. Lekarzom wyszło, że te zmiany czasu powodują u człowieka zaburzenia snu, nawet problemy z koncentracją, mało tego, rozdrażnienie i niekiedy też zwiększone ryzyko depresji. Z tą zmianą yy, godzin w, nie ma żartu, dlatego że szczególnie w pierwszych dniach po zmianie rośnie ryzyko i zwiększa się ryzyko zawałów, a nawet udarów. W dodatku wzrasta wtedy też, szczególnie tak jak mówiłam w tych pierwszych dniach po zmianie, liczba wypadków i tych samochodowych, i tych w pracy, bo jak mówiłam Wam wcześniej, spada nam koncentracja i rośnie rozdrażnienie. To po co w takim razie, spytacie, w ogóle wprowadzono tę zmianę czasu? No bo wtedy, kiedy wprowadzono, ta zmiana miała sens, oszczędzała energię. Zresztą na pewno coś w tym musiało być, bo pierwsi, którzy wprowadzili zmianę czasu, pierwszymi, którzy to zrobili, byli Niemcy i zrobili to podczas I wojny światowej w 1916 roku. Zaraz po nich do tej zmiany czasu dołączyli Anglicy, a już w 1918 roku Amerykanie najpierw podzielili Amerykę na strefy czasowe, a potem również na początku tylko na czas wojny, jak to mówili, wprowadzili przestawianie zegarków. Po co spytacie? Po to, by oszczędzać paliwo służące do produkcji energii elektrycznej. W Polsce zmianę czasu po raz pierwszy wprowadzili Niemcy, gdy okupowali nasz kraj. Po wojnie z kolei zmienialiśmy czas, przestawialiśmy zegarki między 1946 a 49, później w roku. Od 1957 do 1964, no i od roku 1977 rok w rok, dwa razy do roku, zmieniamy godziny, przestawiamy zegarki. Więc można powiedzieć: Nie moglibyśmy się już do tego wszystkiego przyzwyczaić? No tak, ale weź tu człowieku i się przyzwyczaj do takiego absurdu. Marzysz o lepszej pracy? Załóż profil na rocketjobs.pl i otrzymuj oferty od dopasowanych pracodawców. Strefa inspiracji kupony możesz kopiować od najskuteczniejszych. Społeczność bardziej kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.